Cześć. Dzień dobry. Dzisiaj nagrywamy ostatni film z sezonu ogródkowego. Czyli... To może z sezonu zbiorów. No w każdym razie będziemy dzisiaj zbierać wszystko, co da się zebrać, ogarniać i taki jest plan. Coś chciałbyś powiedzieć? A tak serio? Okej. Okay. Może też zrobimy jakieś małe podsumowanie naszych zbiorów tegorocznych, ale to zobaczymy. Nie zrobimy. Dlaczego? No nie, jak będziesz chciała, to zrobisz. No. Dobrze, także zostańcie z nami, jeśli macie ochotę. A jeśli nie, to też zostańcie. O matka. Zaczynamy od ogarnienia. Od ogarnięcia dyń, których widzicie jest trochę, a są jeszcze tam zielone, które też będziemy ścinać. Co tak stoisz, jak widły w gnoju? No zaraz to wezmę, no jak ty dopiero dwie dynie obciąłeś. Cztery już prawie. Taka tu kurydza jest. Cięcie na chwilę. Coś gadasz? A słychać, żebym gadał? Nie. A więc tak. Wiesz co ci ucina głowę? Czekaj. Mamy tyle dyniów. Czekaj. Teraz mówi. Oto nasze zbiory dyniowe tegoroczne. Wygląda to tak, plus jeszcze te, które Adrian ma w bagażniku. A ty się dzisiaj dopasowałeś kolorem nawet. I te, które zerwaliśmy wcześniej, czyli wychodzi mniej więcej 50 dyń hodowane na tym oborniku kozim i owczym pomieszanym w słomie. Na początku, w sumie jak wrócicie do tych filmów, które mieliśmy tam, które robiliśmy na początku, jak te dynie przesadziliśmy, to myśleliśmy, że niewiele ich będzie, bo nie rosły. Później jak zaczął padać deszcz, to urosły wreszcie. I w ten oto sposób mamy to, co widzicie. Do tego jeszcze trochę kukurydzy Adrian zebrał i jest słonecznik, który zabierzemy. Tak? Tego zabieramy? Tak, ten jest dobry. Tak, a tu jeszcze z tyłu leżą takie, które zabierzemy, zawiesimy. Zostawimy, zawiesimy dla ptaków. Zgapiamy od leśnych ludków. Tak. Oglądaliśmy wczoraj film Kasi. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to lećcie też do nich na kanał. Co tam, chopie, robisz teraz? Czyścimy grządkę z tego, co zmarzło. Czyli z wszystkiego. Ostatnie fasole, papryki. Niestety nie było im dane dojrzeć. Tylko nie wiem, co z tym szczypiorem. On chyba jeszcze jest okej. No zostaw go. A więc tak, wielkim niepowodzeniem okazały się brokuły, kalafiory i widzicie, jak to wygląda. I kalafiory nam zeżarło też coś. A, te chowacze właśnie. Chciałam powiedzieć chwytacz. Także nie wiem, czy będziemy próbować za rok,
Adrian, będziemy próbować za rok? No, na razie jestem na nie, ale zobaczymy. W sumie nie zjedliśmy ani jednego, w sensie jednego Adrian ugotował, ale śmierdział jak stare gacie. Opierdziane w dodatku. Srane, opierdziane. No. Ogólnie to, ten ogródek powstał w tym roku przez to, że musiałem zapłacić 9 zł, nie, 15 zł za brokuła, czy tam kalafiora. I to jest, uważam to za wielką porażkę, że nie zjadłem ani jednego z ogródka. No właśnie, a musiałeś jeszcze zapłacić za nasionka? Czyli w sumie zapłaciłeś więcej? Czyli w sumie nic się nie opłaciło. Chciałam zauważyć. Z czego jesteśmy najbardziej zadowoleni? Ja chyba jestem najbardziej zadowolona z pomidorów i no i z dyń. Wyszły całkiem nieźle i było ich bardzo dużo. Pomidorów przerobiliśmy, ja nie wiem ile wiader. Ponad 10 mi się wydaje. Podoba mi się to. Co? Że nie masz żadnych danych, a robisz podsumowanie. A nie pamiętasz nawet ile zebraliśmy. No bo to jest podsumowanie w moim stylu właśnie, no. Dobrze. Za rok będę robić tabelkę w Excelu, pasuje? O, tak. No, no dobra też była fasolka i też jej dużo zerwaliśmy. Ta fasolka, mamy jeszcze trochę tych nasion do wsadzenia za rok. I na pewno posadzimy, tylko zmienimy trochę jej miejsce. W sensie ja tak planuję, żeby zrobić jej taki wyższy płot, po którym będzie się mogła piąć i po prostu wsadzimy ją w jednym miejscu, a nie tak posraną po całym ogródku, jak w tym roku. I nie na tych badziewnych sznurkach, bo w sumie były badziewne, no. Także tego nie polecamy. Kolejna udana sprawa to na pewno szpinak, którego też już trochę pojedliśmy, ale widzę, że też go coś je już. Jarmuż nam nie zasmakował, posadziliśmy go na próbę i myślę, że za rok już go nie posadzimy drugi raz. Więc jarmuż odpada. Dajcie nam dobre przepisy z jarmużu, w których nie czuć smaku jarmużu. O, jak dacie nam takie przepisy, to wtedy pomyślimy. I co? Coś chciałam powiedzieć i mi wypadło. A, papryki nam średnio wyszły, praktycznie nie zjedliśmy żadnej z ogródka. Tylko ostre. Tylko ostre i ostre mamy teraz do suszenia. Jesteśmy też chyba zadowoleni z cebuli, no nie? Z czosnku. Tak. I na pewno jesteśmy zadowoleni z tych... A możesz tu podjechać bliżej trochę? Z tych kilku buraków, które... Albo wywieź to. A potem sobie pogadasz. Przerwa w komentarzu. Chciałam powiedzieć tylko, że z tych buraków paru, które mieliśmy, jesteśmy zadowoleni. I z rzepy! Tak, z tych kilku buraków, które były tutaj, w ziemi, jesteśmy zadowoleni. Kolejnym nieudanym warzywem była marchew i pietruszka, która nam w ogóle nie wyszła. Chyba jedna tylko. Jeszcze marchew jest w foliaku. Tak, no ja nie mówię o foliaku, mówię teraz o zewnętrzu tutaj. Więc tutaj w tej grządce dokładnie nie wyszła ani pietruszka, ani marchew. Dobra była rzodkiewka, która wyszła. Dużo mieliśmy ziemniaków, które też były bardzo dobre i naprawdę dobrze smakowały. I coś jeszcze? O czymś jeszcze zapomniałam? Nie wiem. Nie jestem gotowy na to podsumowanie. Ty nigdy nie jesteś gotowy. Na podsumowanie. Paprykę zżarły chyba ślimaki. No to wygląda. No. Co robi takie dziurki w warzywach? Ślimaki to tak bardziej żrą tu od góry, a może tu też. No nie wiem, szkoda, bo była ładna i duża. Także papryki nie było żadnej w tym roku nieostrej, którą byśmy mogli zjeść.
powinnam teraz obcinać to, ale te nożyczki to można sobie nimi, nie wiem co zrobić, w sumie nic, nawet nie można ich sobie wbić, no nie, można je wbić w oko komuś, to jest jedyna opcja tych nożyczek. To wbij se. Nie, dziękuję. Dam ci 5 zł, jak sobie wbijesz. Nie, za 5 zł nie. Nie dam ci więcej. Zaproponuj więcej. Jakbyś powiedział milion, to bym się zaczęła zastanawiać. Chociaż nie, wolę widzieć. Ty tak nic nie widzisz. Wolę być ślepa i niewidoma. Ale mieć oczy. O, Adrian znalazł rzodkiewki. Wszystkie poszły w liście. No to, to że tak powiem, dupa, no. Trochę was przesunęłam bliżej, żeście mogli podziwiać ten piękny zadek. Musisz? A najwięcej to tu jest ślimorów bez skorupy. Ale takie małe są. Misja na dziś to jeszcze posadzenie cebuli, siuli, proszę bardzo, taka, i czosnku. Także to są dwie rzeczy, które teraz Adrian będzie wtykał w ziemię. Czemu? Bo ty lubisz wtykać. To nie w ziemię. Pokażmy coś na blodzie. I polezł. Widzicie, i tak to z nim jest. Chcesz mu ściągnąć coś z brody, a on idzie. To jest moje. Zjadł to teraz, nie widzicie, ale to zjadł. A co tu z głomy dowiezie? Dowiezie. Zaczniemy cebulę od tej grządki, a jak zostanie, to jeszcze gdzieś tam powtykam. A czosnki to potem, bo czosnek to wszędzie po trochę. Z nadzieją, że coś pomoże, bo podobno warto go osadzić na skrajach tam grządek i w ogóle. Się chroni przed, nie wiem, grzybem czy szkodnikami, coś tam. Nie wiem, zawsze tak robię i nie wiem, czy to coś daje, ale teraz też tak zrobię. Tu zaczniemy od początku. Zimno, mokro, niewesoło. Jak mówił ten twój kumpel? Śmiesznie, śmiesznie, ale niewesoło. Czemu? Bo jest zimno. To się mówi w innych sytuacjach. Aha. No chcesz tej herbaty? Ale to nie podasz mi. Myślałam, że przyjdziesz, nie? W jakich warunkach ja żyję? Ale gorąco masz. No to po co mi dać gorącą? Żebym się poparzył? Tak. Podmuchaj mi. Konie napluj, ja patrzę. Trzeba wozić te dwa kubki, co dostałeś na gwiazdkę w zeszłym roku. Są kubki umyte w przyczepce.
daleko, nikomu się nie chce iść, nie? Nie. Daleko. I tak się spędza czas na tej roli. Widzicie, właśnie miałam iść wysypać tam słomę, bo wypiłam już herbatkę. I co? Kto to zrobił? On. Bo się spieszy za bardzo. A to trzeba powoli, ze spokojem. Nie ma czasu. Mirno i Polako. To jest coś, co nam przyświeca, czyli spokojnie i powoli. A nie. Tu ty jeszcze możesz dowieść. Dobra. Teraz trochę czosnków powtykamy. Gdzie nie czosnek o zimy harnaś. Tak. Nie wiem za bardzo, co zrobić z tym niby oczkiem na zimę. Na razie wybiorę z niego większość wody wiadrem, a trochę zostawiam. Po prostu nie chcę, żeby ta kastra pękła, a nie chcę mi się go stąd zabierać. Zastanawiam się, czy go po prostu nie przykryć folią i tyle, żeby tam nie padał śnieg i tak dalej, żeby potem nie zamarzał. Nie czytałem nic o tym, ale pewnie poczytam, a jak ktoś wie, to napiszcie mi. To będę miał mniej czytania i nie będzie mnie mózg bolał. Miłość mego życia. Czy nie chciałabyś mi tutaj teraz potowarzyszyć w niedoli? Już tu była taczkę. Co? I kawałek sekatora. Taczkę? Mhm. Dobrze, kochanie, już idę. O, zapierdalaj w podskokach. Pokazuję teraz fakiera. Wcale nie buziaczka mi pokazała. Nie chce mi się. Przyjdź tu, pokażesz se fakera. Nie wiem. A to ja go miałem ostatni? Tak. To mimo wszystko nie wiem. Kameruje. Tutaj do tego wiadra wlewamy resztkę M-Farmy, bo już jest stara, i to na kompościk. Niech sobie tam żyją, jeżeli jeszcze żyją. A jeżeli nie żyją, to niech spoczywają w pokoju. W kompoście. Niech śpią słodko, aniołki. A tu trochę tego humusa se wlejemy. Humusu. Humusa. Gdzie humusa? Joe humusa. Jeszcze czytać nie umiem. Pomyślałem o dżemie po prostu. O dżemie? Dlaczego no tak, o dżemie? Bo bym se zjadł. A resztę też wlejemy na kompost. O Boże. Ja piję herbatkę. Samo gęste zostało. Jakbyś srał poza kamerą. Moi drodzy, Adrian nie robił kupy, to ten humus tak takie dźwięki wydawał. Ale ładnie wyglądasz te dynie. Ty taki ładny. Ja będę tym w domu rośliny podlewał? O, grubo. Widzicie, jak to wygląda? Ja to wymieszywałem, ale nie sądziłem, że to samo gęste jest na dnie. Reszta to już się nie chce odkleić nawet. Byś musiał wody tam wlać i z wodą to wymieszać. Tak, rzęsę zabierzesz. Jezu, lejesz pot. Szmekliś. Tutki. Jeszcze będziesz mieszał kociołek Panoramixa? Mhm. Wiesz, ile tam jeszcze tego jest? Nie chcę wiedzieć. To się słabo miesza, bo
Chyba ma dziurki tutaj. Gdzie ma dziurki? No, wylatuje. Nie, co ty mi tuti? Maszyna losowania spuszcza, następuje zwolnienie blokady. Prawie do ryja poszedł. A kolor taki iście gówniany, no. Będzie najlepszy kompost w powiecie. Właśnie rozłożyliśmy kartony i teraz dowozimy zrębek. I robimy kolejną Szanowni Państwo, drodzy widzowie. No zaczęłaś to mówić. Myślałam, że chcesz coś dodać. To jeszcze raz. Chwila ciszy. Już. Szanowni Państwo i drodzy widzowie. Wszyscy pozostali. Żegnamy Was z miejsca tego. Jak widzicie, dynie są. Zrobiliśmy dziś dużo. Właściwie to, co chcieliśmy chyba zrobić, to zrobione, prawda? Tak? No niby tak, no. Część dyń jedzie z nami. Będą wręczane wszystkim, nawet tym, którzy nie chcą. To i tak dostaną. I co? No i tak. Widzimy się w następnym odcinku. Bajo jajo. Do widzenia. Pakuj teraz. Zmęczyłam się. Boją mnie nóżki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem. To jeszcze trzy. Tak, tylko na tą deskę stawaj, bo będziesz miała gówno na butach.